Dzień dobry, witam Was serdecznie. Berwar Gdynia i ponownie nagrywanie z ekranu, czyli no nic innego jak kolejne ważenie. Ważenie piwa pod tytułem Pszeniczne. Ja wiem, że lato minęło, jeszcze jest na to czas, żeby zaszaleć, ale uwaga, włożymy w to piwo coś sezonowego, coś, co pozwoli lekko zmienić to piwo i jakby przedstawić Wam wersję, która będzie aktualna 1 października. To jest widok chmury w programie Beersmith. Tak to wygląda. Piwo pszeniczne, które zostało już ważone. Pozwólmy się odpalić temu piwu. 14 lipiec 2018, czyli czyżby rok czasu nie było ważone piwo? Skład niezmienny od, będę patrzył lekko, mój wzrok będzie uciekał na ekran, na recepturę, za co przepraszam. Rozwiązałoby to jak Casey Neistat, rozwiązanie z okularami, ale nie będę tutaj świrował. Mamy tutaj tak, 36 litrów wody, słód pszeniczny 2,2 kg, słód pilzneński 1,46 kg, zaraz wytłumaczę dlaczego takie dziwne są dawki. Sybilla 20 gramów, no myślę, że 20 gramów, a nie 19, 33. Poza tym oczywiście gwoździe i banany, czyli fermentum mobile FM41, drożdże, bez których piwo pszeniczne, moim zdaniem, jedne z dwóch szczepów drożdży, bez których piwo pszeniczne nie miałoby racji bytu. Wasze zdrowie, dobra kawa w sobotni poranek, kiedy jeszcze wszyscy śpią. To jest to. Teraz tak, dlaczego takie dziwne są dawki? Jako, że przynajmniej u mnie sprawdza się taki podział. Słód pszeniczny 60%, słód pilzneński 40%. O ile dobrze pamiętam, piwo pszeniczne to takie, gdzie słód pszeniczny stanowi minimum 50% zasypu. Dawkowanie powyżej 50% może skutkować tym, że piwo będzie kwaskowate. Pszenica w zacieraniu wnosi taki kwasek, który może niektórym przeszkadzać. To samo robi piwo żytnie z kolei, czyli udział żyta no, powyżej 30% powoduje, musi za sobą przynieść zmiany w zacieraniu, inaczej będziemy pić olej silnikowy, gęsty, lepki, zwarty, w którym to bąbelki z nasycenia nie będą w stanie wydostać się na szklanki. Myślę, że 60-65% pszenicy to jest to, co pozwoli nam uzyskać naprawdę piwo pszeniczne górnej fermentacji. Dobra, kasujemy stary przepis, będziemy tworzyć nowy. Nowy przepis pochodzi stąd, to jest to piwo. Cenę widzicie na ekranach, 31,99. I tutaj mamy, proszę, 3,20 zł, jeszcze dodatkowo, gdybym zaznaczył śrutowanie. To a propos ostatniego filmu w temacie śrutowania. Za całość. Spakowanie każdego ze słodów osobno, akurat w tym wypadku to nie ma kompletnie sensu. Jak kiedyś bawiłem się w to, że wsypywałem pszenicę najpierw, a potem znaczy zacierałem ją od przerwy felurykowej. W każdym razie od 40 tam kilku stopni, chyba 5, ale to nie przyniosło praktycznie żadnych efektów, więc nie ma sensu. Słody mają w tej chwili, są tak przygotowane enzymatycznie, że no naprawdę nie ma sensu. Naprawdę brewing bag, chociaż nie było jeszcze pszenicy, zobaczymy jak będzie tutaj. Mętność jest jak najbardziej pożądana. Produkty powiązane, bo w tej cenie 32 zł nie otrzymujemy drożdży. Więc mamy Dunstar Munich Wheat Beer. Mamy fermentu mobile 23 zł. Proszę zobaczyć, jaka różnica. Niewielka różnica a w cenie, a zaprawdę powiadam Wam w jakości przepaść. Mauri Brew Suchary 16 zł. WB06 to są te drożdże, gdzie najczęściej, na których najczęściej pijecie piwo pszeniczne. Dobrze zrobione, to wychodzi piękna klasyka, ale muszą być dobrze zrobione, dobrze uważone, dobre przerwy temperaturowe, no i wtedy być może będzie to piwo dobre.
Ostatnie piwo, które piłem na WBK-ach, to było na Słowacji, piwo pszeniczne oczywiście, w Nesvil Taberna, tylko w granicach Muszyny, 30 km w dół. No i drożdże, które też uwielbiam, ze dwa razy zrobiłem na nich pszenicę, potem Dunkelweizena i potem Weizenbocka. Weist XL 3068. Niektóre piwa rzemieślnicze, ba regionalne na tych drożdżach robią swoje pszenice, z tym, że cena 45 zł do 23 za naprawdę udany, chyba najlepszy szczep z gdańskiej firmy Fermentum Mobile. Skład pilzneński 2 kg, pszeniczny 2,2, powinno być trochę odwrotnie, czyli pszeniczny 2,2, pilzneński 2 i lubelski granulat 25 gramów. Sporo. Jak zwykle. Dobra. Szacunkowe średnie parametry. IBU 10, ABV 5, IBU 10. IBU, o Jezu, myślałem, że to jest Belgię. Jednak poranki mają swoje reguły. A gdzie tu jest Belgię? Nie ma. A tu 12 u góry, no dobra. Dobra, to co, jedziemy. Pamiętamy, tak? Pszeniczny 2,2, pilzeński 2. No to układamy recepturę. Tutaj na razie ją, tutaj dodam, tak? Pszeniczniak. Tu wszystko się zgadza. 20 litrów, a tak naprawdę 18 mnie interesuje. Ale niech będzie 20, dobra. Czas gotowania na pewno nie 90 minut, tylko 60. Data, no nie wiem, ustalmy. Patrzę na kalendarz. Dobra, data jest ok. Wydajność całkowita 70, tak gdzieś tak będzie. BIAB, wszystko jest blokada receptury, nie. Dobra, dodaj słód, pil z Nański strzegą, to na pewno jest. Tam było chyba 2 kg. Użyte. Nie ma jeszcze tłumaczenia, to jest trójka, więc no czasami mamy po polsku, czasami po angielsku. Dodaj słód pszeniczny. Stuka, bo chociaż nie powinno stukać, mikrofon nie jest, nie pochodzi z laptopa. 2,2. Użyty w zacieraniu. Teraz dodaj chmiel. Tam był lubelski, tak? Dobrze mówię? Lubelski, 25 gramów aż. Nie widzę tej instrukcji teraz, więc no sprawdzimy. Mamy 11,5 plato. Dodamy wodę, tak zrobimy mały taki ten miszmasz. Gdynia, woda kranowa, dobra. 30 litrów. Wkurza mnie ten tutaj, ten znacznik. Nie mam, nie wiem jak go tu usunąć. Czasami się sam usuwa. A czasami nie chce się usunąć. No. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, dodaj drożdże. Nie wiem czy mam drożdże. Mam. Dobra, weszły. Data paczkowania musimy spojrzeć, ale dobra, niech będzie tak. I dodaj. A samo się usunęło. No. I dodaj co jeszcze? Chmiel. Lubelski 25 gramów. No trochę się dziwię, bo dużo. Na 45 minut załóżmy. Granulat alfa, mam nadzieję, że jest podobny. Co my mamy? Faktycznie 11 IBU. Aha, no tak mnie dziwi. Mamy po polsku? Nie. Wit. A nie, to nie jest Weizenbock. Ej. No to musi być, nie wiem, czasami to znika, czasami nie. Dobra, mamy tutaj wobec tego widełki w stylu. Wobec tego jest 11,5 plato, nie 12.
Goryczka jest ciut większa, bo 11,5 jest po środku, ale myślę, że oby było ok. 5,3 EBC. A tutaj mamy 5,5 EBC. Przy założeniach warki. Aha, ale wydajności 80%. No to tak, to wtedy opadnie wszystko, tak mi się wydaje, ale spadnie mi jeszcze plato. Spróbujmy 70. Przy zacieraniu mam 80%. No zobaczcie, wartości się zmieniają. Jest faktycznie 5,3 BC, prawie 11,5 i plato jest większy. Dobra, wstawmy 75%, czyli będzie. Wstawmy tak, żeby było 12. Dobra, 75%. Mniej więcej takie są warki. Zaraz sobie sprawdzę. Wydajne na worku. Dalej, starter drożdży fermentu mobile, tak, ale z użyciem mieszadła, objętość starteru 2 litry, wobec tego ilość potrzebnych komórek 245 bilionów. I była taka fajna gęstość startera? 8 plato, dobra, dodaj starter do butelkowania, tak, dwustopniowy nie. Zalecane jest 1,97, nawet nie spojrzałem. Tu jest w momencie dwustopniowego, czyli po pół litra, no właściwie po cały litr. 9 paczek suchych, tak, no ale to jest... Dobra, profilowanie wody, nie będzie żadnego profilowania wody. Szczegóły zacierania. Właśnie, bo możemy tutaj jeszcze tymi parametrami sterować poprzez zacieranie, ale tak naprawdę nagazowanie, załóżmy, ba, nawet 3, zmienił się kolor, jak widać, czyli w stylu. Jest to coś dziwnego, bo zacieramy w worku, natomiast tutaj nie widzę takiej opcji, żeby zacierać w worku. No to nie tym tutaj. Musiałbym wybrać BAAB. Hermsy nas nie interesują. BAAB, light body, full, medium. Dobra, light, tak po środku, wiecie, to jest to, co Polacy wybierają najczęściej. I teraz w szczegółach zacierania, właściwie to jeszcze też tutaj, przepraszam, trochę pomieszam, sorry. W szczegółach zacierania mamy 32 jednak litry wody. Przy 70% jest zasyp, przepraszam, przy 70 stopniach Celsjusza. Rano ciężko kontaktować normalnie, a przecież nic nie piłem. Zacieramy pszenicę na 66 stopni przez 75 minut. I dalej jest mashout, którego tak naprawdę nie ma. No nie ma mashoutu w BIAB, także ja za bardzo nie rozumiem, o co tu chodzi. Chyba, że chodzi o to, żeby po prostu włączyć gaz. I przy 75 stopniach worek wyjąć. I tak właśnie zrobię. Tych temperatur, tych przeliczników z Fahrenheita nie rozumiem. To jest 25, wysładzanie. No nie ma wysładzania. Zakładam, że przy 75 stopniach po prostu wyjmę worek, który będzie ważył 4,2 kg plus woda. Temperatura gotowania ostatnio miałem 100, pH zacierania 5,5, zobaczymy, sprawdzimy. Pełna objętość zacierania 32 litry. Wpisałem 30, no ale ok, niech będzie to 32, że wleję. I to będzie wszystko w szczegółach zacierania. Tutaj się, jak widzicie, wszystko poprawiło. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będą się tutaj nam układać sprawy. Dobra, no to właściwie jest wszystko w recepturze. Dane mamy. Kolor jakoś w tej trzeciej wersji jest to dla mnie nieprawdziwe. Ten kolor wygląda tak, jak wiecie, w Brutargecie. To jest jakieś sztuczne piwo. Ale jeszcze sprawdzę. Sprawdzę, jak to jest z tą wydajnością. Co ja robiłem ostatnio? Lagera, nie? I tutaj wpisywałem dosyć dokładnie. W fermentacji.
wyliczona 75%. No to ok. Wygląda na to, że będzie dobrze. Taką mamy tu wpisaną wydajność. 75, no jest wyższa szacowana, ale... Moi drodzy, zatem jeżeli pytania, proszę zadawać je pod filmem. Myślę, że szybko się układa recepturę. Sód jest już ześrutowany, było też to na filmie. No i przyjdzie czas na to, żeby w takich trzech krótkich odcinkach piwo uważyć. I co? Aha, z tym dodatek właśnie, moi drodzy. Dodamy dynię. To będzie dynia wepszeniczna. Dynię, jeszcze nie wiem, czy całą, czy pół. Dynię obiorę, przygotuję. To będzie też chyba jakiś odcinek o tym, że zrobię. I upiekę ją z cukrem trzcinowym. I taką dynię wrzucę, i teraz jeszcze nie wiem, bo kiedyś taką dynię wrzucałem do gotowania i szczerze powiedziawszy, chyba drożdże wszystko zjadły. Natomiast nie butelkuję tego piwa i skoro będzie w kegu, no, nie będę miał oporów tej dyni dodać do fermentacji cichej. Tam chyba ona wniesie najwięcej tego, co lubią tygryski. Nie spotkałem na rynku piwa pszenicznego, dyniowego. Mam nadzieję, że będzie to jakaś nowość w browarach domowych. Kiedy będzie degustacja, z pewnością podzielę się swoimi uwagami i dzięki temu będziecie wiedzieć, czy bawić się w dynię w piwie pszenicznym, czy nie. Co ona wniesie? Kolor ma ładny, dynia jest z ogródka prywatnego, niepryskana. Co prawda miejscowość nazywa się niesamowicie, bo piekło. Nie pamiętam, czy dolne, czy górne. Taka jest miejscowość u nas, jakieś 50-60 km stąd. Także piekielna dynia do piwa dyniowego, które będzie odpalone 1 października, będzie pite. Wasze zdrowie, do zobaczenia przy garach. Dziękuję za uwagę.